Mike właśnie najbardziej kocha tą generację. Tak? Tak. No to super. Trochę mniej mi się z przodu podoba od tego nowszego, ale stąd wygląda, tu wygląda zajebiście. Naprawdę wygląda zajebiście. Tak, wszystko miał dostosowanie. Dostosowanie tutaj jeszcze robimy właśnie. Nie no, przecież Michael nie może tym autem jeździć. On sobie zrobi krzywdę. Ej, Mike się zestra w majtki, kurwa. Ja bym się zestrał w majtki. Widzisz brzdąca tutaj, Peter? Nie. Ja pierdolę, Mike. No właśnie, też mnie to boli, Peter, w chuj mnie to boli, no. Ja pamiętam, że jak ja mówiłem do Karola, żebyśmy to zrobili, to też mnie to bolało, a przecież sam z tym przyszedłem. Ale ja chcę to zrobić i się jaram, że to robimy, ale dalej mnie to w chuj boli, że... Tak naprawdę chcemy dać Mike'owi dobry pretekst, żeby zaczął wreszcie robić swoje prawo jazdy. I ten odcinek powstał dzięki Letty Shops i dzięki nim jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby zrobić mu tak przejebany prezent. I słuchajcie, jeśli nie wiecie, co to jest Letty Shops, to jest serwis cashback, który dzieli się z wami swoją prowizją. Letty Shops oferuje wam tą usługę swoją na ponad 3000 sklepów, gdzie dają wam rabat, który możecie później wypłacić na swoje konto PayPal albo konto bankowe. Link oczywiście macie w opisie, mają swoją wtyczkę, mają swoją aplikację. Pod koniec tego miesiąca Letty Shops ma swoje 7 urodziny i z tej okazji wiele ofert będzie miało podwyższony cashback. Ja dziękuję wam za możliwość współpracy, bo Michael będzie miał czym jeździć, jak tylko zrobi prawko. Pięknie. O, co to jest? Jakie no zimne masz! A! No, do końca. Jezu, co to jest? Do końca, no dawaj, włóż tam, do końca murczyć. Jeszcze bardziej, jeszcze, do samego końca. Ble, co to jest? O nie, co to jest? fuj! No, ja to widziałam, ale obrzydliwe. O Jezu, dobra, już się osrałem, bo było bardzo nieprzyjemne. Dobra, nie śmierdzi. Obrzydliwe! Kojarzyłam już tylko tak patrzę i wkładam tą rękę, mówię, nie no, gdzieś to widziałam. Tak, to na TikToku było, no. Później jak tylko zobaczyłem to, co jest przede mną, to miałem takiego laga mózgu własnego, że naprawdę nie wiem, co się dzieje. A czy się okazuje, że to jest na gówno? Michael, wszyscy na ciebie czekają i... Dobra, pewnie chyba spróbujcie ciebie, co ty ciebie. Jeszcze gdyby ci to gówno zrobił, żeby to było tej samej grubości, a nie, że jest na początku jest ustrane, kurde. Kurde. Nie mówcie mu tak, przecież dobrze wygląda. Przyszedłeś i powiedziałeś, że zacząłeś mi obrażać. Nie. Tak? Ty nie zacząłeś obrażać, mam tu na miarę. Zacząłeś 1000 zł. Nie, ty mi zacząłeś. Nie przeciąłem. No dawaj 1000 zł, chodź pokażę. Kto kogo obraził, tak? Jako pierwszy. Ale jeśli spytałeś, jak wygląda twoja fryzura i patent powiedział, że średnio to jest obrażenie? To jest prawda. Nie? 1000 zł. Masz to nagrane? Pilot musi siedzieć w środku ciężkości, środek ciężkości jest tutaj. No to zobaczcie, to jest bardzo dzika maszyna, chyba najagresywniejszy samolot na świecie. Nie, no nie chcę jeszcze! Dzik, jaką maszynę! Marta się zżyga. Nie zżygam się, ale ja się bardziej boję, bo mam, wiesz, za takie mam zawalone i... A to nie wygląda za... Bo ja się cieszę, to jest kolejne wspomnienie moich marzeń, to jest serio. Nie mam opcji z zatokami zatkanymi latać, bo ci mogą pierd***ę męczyć. No to szkoda. A miałam postanowienie, trzeci sezon, robię ekstremalne rzeczy. Na to chuj. To powoduje przeciążenie dodatnie, że krew odpływa ci z głowy i przez to mogą ci się, wiesz, poszarzeć, jakieś plamy ci się pojawić. Uciekamy spod śmigła wszyscy.
nie do opisania w ogóle, nie? Zajebiście. Mega, to kurde. Ale to jest takie zwrotne, że aż zaskakuje cię za każdym razem. Nie jesteś w stanie tego przewidzieć. No po prostu instantowo się potrafi obrócić na przykład tak. Ale mocno, fajnie, kozacko. Ja bym mogła tak cały dzień latać. Super raz. Ja bym mogła jeszcze większe zrobić. Kurwa, no nie wiem. Łatwiej się chodzi po ziemi teraz, tak? Tak leciutko. Takie przyniesienie, że już powieki ci zamykają oczy. Nie mogłem nic widzieć, nie przez to, że straciłem przytomność, tylko po prostu mi skóra tak zlewała się na twarz, to przerwane było. Jak to wygląda, śmiech? Kurwa, to jest niedźwiedź, uważaj. Większe przeciążenia są, gdy latacie sami właśnie w jakichś zawodach czy coś? Wiesz co, dolatamy bardzo agresywne, dodatnie i ujemne, więc tam jest cały czas, wiesz, bardzo mocno się wbijasz, czyli praktycznie 9G. Sądzę, że lataliśmy do około 7G+. Tylko że już potem każda jednostka wyżej to jest o wiele ciężej, nie? Okay. Leciałaś tak kiedyś, tak właśnie akrobacyjnie? Nie. To... No tylko raz, ale to tak mówiłam ci, że nie tak, na pewno nie tak jak raz. Tylko tak, wiesz, że miałam jeden obrót i coś. Moi drodzy, jak zwykle mam mnóstwo ważnych, bardzo ważnych informacji. Pierwsza z nich to to, że za tydzień z Hakiem będzie premiera kolejnego kawałka naszego. A jeśli jesteśmy już przy temacie płyty, to nasz pre-order kończy się w tym miesiącu. Tylko w tym miesiącu można go jeszcze zamawiać, później już nie będzie się dało. A właśnie w tym pre-orderze zostało jeszcze tylko 300 boksów, może troszkę więcej, w których są bilety na nasz koncert. A sam koncert odbędzie się 26 czerwca w Krakowie dla właśnie wszystkich, którzy kupili boks premium, w którym w środku jest bilet na ten koncert. To będzie takie nasze pierwsze premierowe wydarzenie. Będzie się różniło od reszty naszych koncertów tym, że będzie dużo bardziej kameralnie. Wbijajcie sezon3ekipa.pl, tam znajdziecie więcej informacji i u mnie na Instagramie tak samo. Jeszcze mam jedno bardzo ważne info. Szczególnie dla mnie ono jest ważne, bo zaczynamy pewien projekt. Nie mogę jeszcze zdradzić, jaki on będzie, co to będzie, ale w tym projekcie możecie wziąć udział wy. W skrócie szukamy talentów, internetowych talentów, osób, które będą czuły się w tym, albo może się już czują, jak ryba w wodzie. Osoby, które się zgłoszą, pewnie się dowiedzą, o co będzie chodziło, na razie jeszcze trzymamy to w tajemnicy, ale jeśli czujesz, że sprawdzałbyś się jako influencer, jesteś pełnoletni, albo masz znajomego, który jest prześmieszny i nadawałby się do tego idealnie, bo bardzo lubi ludzi i zawsze nie ma problemu z nawiązywaniem kontaktów i tak dalej, to koniecznie wejdź w opis. A w świecie influencerów jest tak, że ktoś może nawet nie wiedzieć, że ma talent do tego, prawda, chmureczka? A to będzie naprawdę gruby projekt. Wybraliśmy się całą ekipą do Energylandii, była ona tylko dla nas. Cały film z tego oczywiście będzie na ekipie. Daj, o, tutaj bym pojeździł. No, Krzychu, to jest Zadra właśnie, tylko on podnosi czymś się. Śmieszne, ja byłem na tym i było na mnie hardkorowe. No widzę, że dzisiaj jedziemy na jednym wózeczku. O, Patecki, muszę przyjechać teraz? A, dobra, już jadę, sorry. Patecki, powiem coś jest strasznie nagłego. A ty żygasz normalnie w trakcie jazdy? No, raz mi się zdarzyło. No kurwa! Ja pierdolę. Dlaczego ja to robię? Poczekaj. Kurwa! Zamiana miejscami i od razu lecimy następną. Ja się szykam. Ej, nie wyobrażasz sobie, byłeś na tym? Nie wyobrażasz sobie, stary, po prostu, nawet sobie nie wyobrażasz. Chujały tak. Kurwa, i zamykam oczy, Moją największą chyba fobią są właśnie roller coaster. Dzisiaj dzisiaj odkryłeś? Chyba cię też. 5 minut temu, tak? Jestem kurwa siebie dumny. Jestem niezniszczalny. Otworzyłem oczy na połowie pętli i już nie zamknąłem. Chyba nie siadłem. Jak ja nie zbiałem. Próbowałeś się wymiotować, ale też nie idzie. Na heparium nie będzie ci łatwiej. Jak się czujesz? Opowiedz. Nie, opowiem ci teraz nic. A podoba mi się, Krzysiek jest taki.
co ja robię? Ale, ale dalej siedzi, skurczybyk. Jarek, uratuj mnie, nie chcę jechać. Krzysiu, jeszcze raz, losowanko. Ja już nie pojechał tak, że przychodzi. Kurde, dlaczego? Okej, kochani, pora na niespodziankę. Ja jeszcze tylko dziękuję naszemu partnerowi Leti Shops. Jeszcze raz powtórzę, gdy chcecie oszczędzać w internecie, oni są najlepszą do tego opcją, bo dzielą się z wami swoją prowizją, którą dostają za tak jakby zdobywanie użytkowników dla różnych stron. Mają ponad 3000 serwisów, z którymi współpracują i tam możecie rzeczywiście realnie oszczędzać i wypłacać sobie później kasę z tego cashbacku na swoje konta PayPal, bankowe i tak dalej. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie. Jest tam też ich wtyczka i aplikacja, które ułatwiają całą akcję. Ja polecam, bo dzięki temu Michael ma czym jeździć, tylko jeszcze musi zrobić prawo jazdy. Ale to już jego problem. Chrabąszcze! Kocham chrabąszcze! Mówię, prank na Marcie, koniecznie robimy. Ej, patrz, mam ci tego złapać coś tego. Nie, Jezus Maria. Chuj. Możesz chuj, ale wolę. Jak one jak latają, są takie wielkie. One są takie, ale one nie gryzą, no rąką można wziąć. Aaaa! Kurwa! Co nie? Nie! Kurwa! To bo wy też nie wiecie, o co chodzi. Wy nie wiecie, o co chodzi. Takie widowisko się wstrzymają, myśl poważnie? Gdzieś tam w swojej głowie czuję, że to może być coś dla ciebie. Ale nie mam pojęcia, zero. Zero informacji, jakikolwiek. Dobrze jest, zajebiście. Ludzka stonoga. Ja. Jeszcze nie patrzeć, proszę, prosto, macie, chodź. Dobra, patrzcie. Co? No i co teraz? To jest auto dla jednego z was. Dla kogo? Dla Łukasza? Jak myślisz, dla kogo? Dla mini Majka. Dla Marcesi? Co? Michael, to auto już miesiąc jest z nami, bo przez miesiąc było przystosowywane. Tak, to jest twój ulubiony Michael, zobacz. Michael, klikasz sobie tutaj przycisk mój kolego w dół i wysuwałem cię pedały. Dziękuję. O kurwa, czy cię odleciał? Tutaj masz specjalny custom by ekipa. Tam są pedały dla instruktora. Na tym samochodzie będziesz zdawał prawo jazdy. Zajebiście. I później pedały ci zdejmują. Zajebiście. I auto jest twoje. Znaczy, jest twoje. Mocno. To co, zajebiście. Jedziesz czy jesteś obstrany po dzisiaj? Jesteś pizd... czekaj, żeby to auto przetrwało do tego testu, tak? Chociaż. Mogę powiedzieć tylko tyle, nie wychodźcie z domu. Ja pierdolę. Wstawiam wam, kurwa. Teraz można wchodzić do Majka? Nie otwierałem tego siedzenia. Dalej mówię, że mam stanga. Ale zaskoczyliście mnie jeszcze bardziej. Ekipa jest kurwa zajebista. Więcej chłopie mu dać, co ty? Ale troszkę mu tam możesz dać, tylko ostrożnie, żeby się... A najwyżej się w krzaki wpierdolę. Jest twój, to co się przejmuje? To mi stanga, Jezu. Dodaj mu troszkę gazu, no. Ja pierdolę, nie wiecie co... Przepraszam za przekleństwo, ale ja dalej nie wiecie co się dzieje. Ale nawet dziewczyny sobie dał radę, serio, ale pierwszy raz widzę też Majka. Co myślisz? Ja go musiałem podkręcać, bo daj mu trochę gazu, bo Majk tak wie. To już jego, nie tak, jest, ja jestem pierwszy, dawaj. Taki można jeździć, chłopie, dobrze. Ile tu jest koni? Kaczank? 5 albo 18. Ja pierdolę. Czyli co, oficjalnie ta fura jest mini Majka? Tak, nostalgiczny. Pomyślałam na początku, że to jest Ferrari, że to jest dla Łukasza, bo mi się pomyliło z Ferrari. A nie, ja dzisiaj śpię w tym samochodzie. Dosyć radę samo? Ze mną, wyjdźmy się we dwóch.
Zajebiście. Gratulacje. Nowej fury. Dobrze. Ja cieszę się bardzo. Ja wam w ogóle na koniec pokażę to, bo to jest mega mocne. W ten sposób wysuwa się pedał stamtąd z dołu. Może to przyspieszę trochę, bo... Oczywiście ta podstawa jest kolejną rzeczą, to też jest mocne. To się podnosi. W całym tym aucie najbardziej się cieszę właśnie z tego dostosowania, bo to ono świadczy o tym, że Mike będzie mógł jeździć tym w ogóle autem, gdziekolwiek. Patrzcie, w ten sposób, no w tej osi fotel nigdy się nie rusza. Tutaj jednak jest inaczej. Proszę bardzo.